pogodę w naszym regionie w dalszym ciągu kształtować będzie wyż z nad Danii. Paulina Królak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś sobota, 5 dzień czerwca. Zapraszam na prognozę pogody dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Minimalnie na termometrach zobaczymy od 10 stopni na północy regionu do 11-12 na pozostałym obszarze. Ze wschodu wiatr powieje słabo z prędkością do 15 km na godzinę. Jutro maksymalnie termometry wskażą od 23 do nawet 25 stopnia, więc jutro czeka nas bardzo ciepły dzień. Na wschodzie regionu możliwe są przelotne opady deszczu, ale na pozostałym obszarze padać nie powinno. Na barometrach 1008 hektopaskali to ciśnienie w ciągu dnia powoli będzie spadać, biometr obojętny. Przelotne opady deszczu także jutro na wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni w Gdańsku do 26 stopni w Szczecinie, w Zielonej Górze. Tam właśnie jutro będzie najcieplej. I teraz spójrzmy, co czeka nas w kolejnych dniach na terenie Wielkopolski. Otóż w tych najbliższych dniach również prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu, ale najbliższe dni będą bardzo ciepłe, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 21, a nawet 25 stopni. Nocami temperatura wahać się będzie od 12 do 15 stopni. I tym miłym akcentem żegnam się z Państwem, życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych prognozach pogody.